Sądzę, że to, co powiedział mój nauczyciel, który miał duży wpływ na moje wychowanie, gdzie w pewnym momencie zastępował ojca, wzór, jaki dostajecie w tej chwili od mamy i od taty, od swoich nauczycieli w szkole podstawowej, jest bardzo ważny, bardzo istotny. Sam sport jako taki i późniejsze życie, o czym się dopiero przekonacie, to jest cały czas rywalizacja. Jak pracuje młodzież, to prawda, w Urugwaju, gdzie byłem wykładowcą, na Islandii, w Grecji. Młodzież wszędzie jest bardzo podobnie traktowana. To są ci, którzy mają nas zastąpić, bo takie jest przesłanie życia. Jak ważny jest wychowawca, trener dla młodego zawodnika? Dla zawodnika jest to praktycznie najistotniejszy edukator poza rodzicem w domu. Artur Łuczyk, jeden z trenerów SMS Resovia. Od wyjścia dziecka z domu to praktycznie jest to pierwszy edukator, jaki jest trener czy nauczyciel. Mieliśmy tutaj możliwość spotkania się z ludźmi, którzy mają niesamowicie bogate doświadczenie życiowe, zarówno pedagogiczne, jak też stricte sportowe, trenerskie. Zdobyliśmy praktycznie jako młodzi zawodnicy już wcześniej i ludzie, którzy idą w kierunku trenerki czy wychowania fizycznego jako przedmiotu w szkole, czerpaliśmy z nich praktycznie bez reszty. To wszystko, co publikował trener Talaga, wyznaczniki, testy, można by powiedzieć, cała metodyka nauczania piłki nożnej, to praktycznie od trenera Talagi się rozpoczęła. Rzeszów za moich czasów wyglądał zupełnie inaczej. Chcę wam powiedzieć, że tu, gdzie są te kamienice, przez Puławskiego, jak chodziłem do ćwiczeń szkoły na Krakowską ulicę, to rosło zboże, a przed kościołem Chrystusa Króla był taki stawek, gdzie kumały żabki i łowiło się traszki. Oprócz Resovii, która powstała w 1905 roku, to była jeszcze żydowska drużyna Bar Kochba się nazywała i to właściwie wszystko. To, czego zaczerpnęliśmy od trenera Strejlała, to wiedza praktycznie taka stricte boiskowa, trenerska. Człowiek niezwykłej etyki, kultury osobistej. Myślę, że dla wielu uczniów taki bodziec. Ktokolwiek by tutaj nie przyjechał, wszyscy ci ludzie będą mówić, że liczy się tak naprawdę praca, chęć i dążenie do celów. Jest to jakiś tam wyznacznik kierunku na przyszłość. Tylko praca czyni mistrza. Kto nie chce być dzisiaj lepszym niż był wczoraj, ma minimalne szanse na odniesienie sukcesu zawodowego. I to przesłanie niech wam naprawdę zostanie po tej naszej dzisiejszej wizycie. Tylko od was zależy, czy będziecie tymi, którym chcecie być, ale pamiętajcie, wzorem jest mama, tata, nauczyciel w szkole i trener, to jest to przedłużone ramię. Panie trenerze, a w jakim kierunku idzie SMS? Bo rozwijacie się w oszałamiającym tempie. Nawet ilość dzieci, które uczęszczają do SMS-u jest godna podziwu. Można powiedzieć, że szkoła idzie w najlepszym z możliwych kierunków, czyli w kierunku kształcenia. To jest dosyć istotna rzecz, bo 100% zdawalności matur daje najlepszą rekomendację tej szkole. Baza sportowa jest stale ulepszana, jeżeli chodzi o zaplecze socjalne, o sprzęt, to praktycznie szkoła zostawia tutaj konkurencję daleko, daleko z tyłu. I jeżeli chodzi o wyniki sportowe, też jest się czym pochwalić. Mamy pierwszą Ligę Kobiet, mamy dwa zespoły w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów. Trenerzy stale podnoszą swoje kwalifikacje. O zawodników pytają wciąż topowe polskie kluby. Coraz więcej zapytań jest, coraz więcej jest zaproszeń na testy. Poza trenerami również wzajemnie od siebie musicie czerpać tą wiedzę, która pozwoli wam robić postępy. Dzisiejsza piłka nożna to jest piłka dynamiczna, piłka atletyczna, piłka, która bazuje na bardzo dużej prędkości nie tylko samej gry, ale szybkości myślenia, a więc reakcji na to, co się dzieje na boisku. Kwestie piłkarskie to jedna rzecz, ale podkreśliłbym, tak jak już wspomniałem, zdawalność matur. Wiadomą rzeczą jest, że tylko nieliczni dotrą na top, na szczyt kariery piłkarskiej, zagrają w ekstraklasie czy w reprezentacjach narodowych. Ważne jest, żeby tą szkołę cały czas opuszczali ludzie ze 100% zdawalnością egzaminu dojrzałości. To jest bardzo ważne i żeby już na etapie szkoły wyznaczyć im jakieś kierunki życiowe, jeżeli nie będą chcieli zostać przy piłce, a tak to ma miejsce w tej szkole, więc cóż więcej dodać. Tak jak powiedział pan Jerzy Talaga, każdy ma tą buławę marszałkowską w swoim plecaczku. Czy ten plecak otworzy i będzie to robił? Już tylko zależy od was. Cóż więcej dodać, podkreślmy to, że Resovia, pierwsza drużyna Resovii, idzie też w bardzo dobrym kierunku. Beniaminek drugoligowych rozgrywek w środku tabeli w tym momencie na półmetku. To, co też rzuca się w oczy, to że trener Grabowski korzysta z młodych piłkarzy. Cieszy też to, że trenerzy związani z tą szkołą, wiadomo, że są
związani od lat z Resowią, ale związani z tą szkołą, objęli, można by powiedzieć, tak z przytupem pierwszy zespół, zarówno poprzez wyniki w trzeciej lidze, jak też teraz na poziomie drugiej ligi. To cieszy bardzo, bo niejednokrotnie w wielu klubach robi się tak, że da się szansę swojemu trenerowi miejscowemu, który gdzieś tam chwilę pobędzie z zespołem, 2-3 razy nie ma wyniku i już szuka się topowego trenera gdzieś z Polski, który musi przyjechać. Tutaj w klubie naprawdę zainwestowano w tych ludzi, dano im szansę, w świetny sposób realizują się. A to, że coraz więcej wychowanków tej szkoły też trafia do pierwszego zespołu, świadczy tylko pozytywnie o szkoleniu, o pracy pozostałych trenerów, którzy tutaj w SMS-ie są zatrudnieni. Jeżeli ktoś ma jakieś braki, czy nawet nie zgadza się z problemem, trzeba przyjść na rozmowę do trenera, zapytać, co ja jeszcze powinienem robić, w czym ma trener uważa, że może mnie pomóc, w czym ja sam mogę sobie pomóc. Tylko praca czyni mistrza. Maciej Bajorek, dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego Resowia w Rzeszowie. Przede wszystkim zaprosiliśmy pana Andrzeja Strzelała po to, aby pokazywał naszym zawodnikom i zawodniczkom, jak długa droga jeszcze przed nimi, aby zostać profesjonalnymi zawodnikami. Jako placówka Mistrzostwa Sportowego mamy wplecione poza pozostałe zajęcia dydaktyczne 16 godzin zajęć sportowych. Są to zarówno zajęcia wychowania fizycznego, gdzie dzieci nasze i uczennice i uczniowie uczą się innych dyscyplin, natomiast mamy dedykowane 12 godzin tylko i wyłącznie, które są związane z piłką nożną. Panie dyrektorze, no i ta zdawalność matur. Słyszałem, że jest na bardzo wysokim poziomie. No staramy się tutaj przede wszystkim zabezpieczyć przyszłość naszym zawodnikom, gdyż próbujemy ich uświadamiać, że to zdrowie, które w tej chwili mają, no nie zawsze będzie im tak sprzyjać. Marzenia zawsze są i trzeba je mieć, cele obierać w życiu, no ale nie każdy z nich będzie profesjonalnym piłkarzem, ale to nie o to chodzi. Tak, dokładnie. Nasze motto przede wszystkim jest takie, aby byli po prostu dobrymi ludźmi. Rodzice was na pewno przypilnują, bo wszyscy rodzice zawsze kochają dzieci, ale jednocześnie nauczyciel i trener jest od tego, że powiedział, to jeszcze zrobione źle, to trzeba poprawić, tu musi zrobić, to jest powinność i tak musi pracować każdy trener. Pamiętajcie, im więcej uwag ma trener do was, to znaczy, że liczy na to, że będziecie robili postępy.